Cztery połączone amfiladowo pomieszczenia z oknami wychodzącymi na ogród to część apartamentu mieszkalnego. Tworzą one zespół dawnych sypialni, w których zachował się godny uwagi wystrój. Pierwszym z pokoi jest niewielkich rozmiarów buduar, z którego można było przejść do kolejnych przestrzeni lub wyjść na największy pałacowy taras. Możemy w nim zobaczyć odkrywki oryginalnego sufitu o secesyjnej dekoracji oraz późniejszą dekorację inspirowaną motywami typowymi dla rokoka. Stylistyczną jednorodność podkreślają neorokokowe meble w stylu Ludwika XV, które pochodzą z oryginalnego wyposażenia pałacu. Na lewo od buduaru znajduje się pokój, który pierwotnie mógł pełnić funkcję dodatkowej sypialni lub prywatnego saloniku pani domu, Leonii Poznańskiej. Dominuje w nim subtelna, delikatna kolorystyka, przełamana jedynie przez wielobarwny żyrandol wykonany z czeskiego szkła. O stałej obecności kobiet w pokoju świadczyć mogą rokokowe motywy z obić garnituru mebli, przedstawiające sielskie sceny pasterskie. Motyw Fêtre Champêtre, czyli popularnej we francuskim malarstwie sceny tzw. święta wiejskiego, powtarza również wdzięczna, porcelanowa kompozycja figuralna. Podobnie modnym i cenionym przez ówczesne damy przedmiotem mógł być finezyjny, utrzymany w pastelowej kolorystyce, serwis kawowy. Na uwagę zasługują również portiery z pluszu, łączonego z jedwabiem, pochodzące z połowy XIX wieku, które pierwotnie znajdowały się w wykuszu pokoju. Haftowane złotymi nićmi i zdobione aplikacjami malowanymi akwarelą wraz z kolekcją obrazów dopełniają wystroju wnętrza. Na prawo od buduaru znajduje się sypialnia połączona z gotowalnią, funkcjonującą również jako garderoba. Oba pomieszczenia posiadają autentyczny wystrój z początku XX wieku, który nawiązuje do secesji berlińskiej. Ściany wyłożone są mahoniowym drewnem, zdobionym stylizowanym ornamentem kwiatowym. W boazerię wkomponowane są meble, bieliźniarka z przeszkloną górną częścią i dwustronnie otwierane szafy ubraniowe, oddzielające jednocześnie sypialnię od gotowalni. Wystroju dopełnia umieszczone między szafami lustro z kanapą oraz garnitur mebli drezdeńskiej firmy. Ich ciemnozielone, pluszowe obicie komponuje się z gustownymi storami, z haftem w stylu secesyjnym. Wyszukany charakter wnętrza dopełniają drobne, ale wytworne w swej formie przedmioty, takie jak zegar, wazon czy ramka na zdjęcia. Warto również zwrócić uwagę na eleganckie elementy użytkowe pokoju, takie jak przybornik na robótki ręczne, zwany niciakiem, utrzymana w secesyjnej stylistyce szafeczka apteczna czy naczynie nocne. Gotowalnia to z kolei wąski pokój z wysokim lustrem umieszczonym pomiędzy szafami oraz dwiema mniejszymi szafkami toaletowymi po przeciwnej stronie. Między nimi umieszczona była niegdyś umywalka. Na stoliku pośrodku znaleźć można kobiece drobiazgi, takie jak koronkowe rękawiczki, lusterko, szczotka czy wachlarz. Z gotowalni przez drzwi z lustrem przechodziło się do toalety i do pokoju kąpielowego, na którego sklepieniu zachowały się jeszcze resztki polichromii.